wiele lat też pani pracowała z gwiazdami. To łatwiej jest pracować z osobą popularną, czy osobą, która dopiero się staje sławna? Ja tylko trochę pracowałam z gwiazdami, ale powiem, nie ma to znaczenia. Ja patrzę na ludzi jak na człowieka. Ja myślę, że czasami osobom, które są w show biznesie, jest mega trudno. Bo osoba, która dopiero zaczyna to się temu przyglądać, jej się wydaje, że to jest wszystko takie kolorowe i piękne. Te dramaty, które dzisiaj w dobie internetu przeżywamy wszyscy, osoby publiczne przeżywają w dwójnasób. Dla mnie to nie ma znaczenia, proszę mi wierzyć, czy to jest gwiazda, nie gwiazda, czy to jest młoda osoba, która przychodzi do projektu Lady, czy ktokolwiek inny. Dokładnie tak samo mi się pracuje, natomiast to, co robiłam wtedy, było bardziej związane z wizerunkiem, z impresariatem. To jest jednak szalenie ciężka praca i trochę nie moja para butów dzisiaj. Dlaczego zrezygnowała pani na przykład z bycia menadżerką Kasi Cichopek chociażby? Ja nigdy nie miałam, bycie menadżerem Kasi Cichopek nigdy nie było moim głównym zajęciem. Ja od tak naprawdę kilkunastu lat prowadziłam agencję, która zajmowała się tak zwanym CSR-em, czyli projektami społecznymi dla biznesu, i prowadziła szereg różnego rodzaju szkoleń i warsztatów. I w którymś momencie życia, robiąc nagrodę literacką Nikę od lat i tak dalej, zwrócili się do mnie po prostu Kasia z Marcinem. A ponieważ to jest ujmująca para, bardzo ciekawi ludzie, to z radością im w tym przez jakiś czas pomogłam, zastanawiając się, czy to jest to, co mówię dziewczynom, co mówię każdemu. Nie ma takiego momentu w życiu, żeby nie spróbować czegoś nowego. To była dla mnie duża przygoda, to mi się podobało, ale nie na tyle, żeby zostawić to, co zbudowałam w swoim życiu i zająć się tylko tym. A czy śledzi pani nadal karierę właśnie Marcina i Kasi? Czasami spoglądam na nich z życzliwością, z podziwem. Ja wiem, że jeśli jest dobrze między nimi, jeśli dobrze się u nich dzieje, to oni sobie poradzą. A czy macie kontakt ze sobą? Sporadyczny. Na początku, bo to już jest parę lat, tak? Na początku pewno częściej, w tej chwili dosyć rzadko. Ale zawsze za nią trzymam kciuki. Ale czy właśnie chociażby od razu po, jak się rozstały wasze zawodowe ścieżki, to dawaliście jeszcze sobie jakieś wskazówki? Nie, bardziej koleżeńsko i tak ciepło i serdecznie. No proszę pamiętać, że wtedy, kiedy ja się rozstawałam z Kasią i z Marcinem, to u nich był pierwszy dzidziuś i to był też taki moment, kiedy ostatnią rzeczą, o jakiej się myśli, to jest to, żeby kontrolować wszystko w życiu zawodowym. Natomiast potem widziałam to, co Kasia robi, bardzo też kibicuję temu, co robi Marcin i tak jak mówię, jestem przekonana, że oni sobie poradzą. Kasia ma coś takiego, czego myślę nie do końca, miała okazję pokazać. Kiedy ja z nią pracowałam, to wiedziałam, że wszystkie plotki na temat tego, czy ona jest aktorką, czy nie, są mocno przesadzone, bo ja widziałam ją na zdjęciach próbnych. To jest dziewczyna, która ma autentyczność, a myślę, że wśród wszystkich ludzi, czy to są celebryci, czy to są gwiazdy, czy to są politycy, jeśli się to ma i jeszcze kocha się to, co się robi, to warto takiej osobie dać szansę. I myślę, że ona miała trochę za mało prób jako aktorka. Na planie projektu Lady też pracuje pani z gwiazdą, śmiało można tak powiedzieć. Małgosia, oczywiście. Dokładnie tak. I myślę, że od upływu tej pierwszej edycji do drugiej wiele się też w jej życiu zmieniło, chociażby obrączka, czy udział w Azji Express. Czy pani śledzi też te poczynania właśnie w mediach? Ja w ogóle, jeśli chodzi o śledzenie, to jestem słaba. Natomiast jeśli ktoś mi o czymś opowiada, to chętnie tego słucham. Małgosia w takim kontakcie i współpracy jest fantastyczna. Ma niesamowite poczucie humoru, mnóstwo dystansu do siebie, jest prawdziwa, życzliwa, od niej się też można dużo nauczyć. Proszę pamiętać, że jak ja tutaj weszłam, to ja jak miałam stanąć przed tą ścianką, to czułam się gorzej niż dziewczyny, jak wchodziły do tego pałacu. To się wydaje bardzo proste, ale ustawienie nóg w jednym miejscu dla osoby żywej i energicznej, jak państwo stoją po drugiej stronie, przeżywa się ogromny poziom stresu, a tego się też trzeba nauczyć, w końcu to jest moja praca. I od takich rzeczy, poprzez to, jak się przygotować do warsztatów, co robić, to mogłam na pewno korzystać z porad Małgosi, ale ona jest też po prostu bardzo ciekawym człowiekiem, a ja lubię ciekawych ludzi. Dotychczas przyzwyczaiła też nas do takiego wizerunku poważnej, właśnie długa suknia, piękny makijaż i tak dalej, natomiast właśnie w Azji Express poznaliśmy tę drugą stronę, spontanicznej, energicznej właśnie. No ja taką poznałam najpierw. No właśnie, ale czy ona teraz podczas drugiej edycji projektu Lady musiała się bardziej tak pilnować pod tym względem? Myślę, że Małgosia ma tak silną osobowość, że przy niej słowo pilnowanie w ogóle nie wchodzi w grę. Po prostu ona jest bardzo rzetelna, jeśli chodzi o przygotowanie się do pracy. I o ile w każdym formacie, w którym pewno państwo ją znali wcześniej, czy ja ją znałam wcześniej, miała jakieś konkretne zadania, to Azja Express jest takim formatem, w którym można być sobą i zobaczyć Małgosię taką, jaka jest. Czy damie takie rzeczy przystoją? Jak powiedziała Markiza, którą miałam przyjemność podczas projektu Lady poznać i myślę, że to jest zdanie, które będę często powtarzać, prawdziwa dama to ktoś, kto potrafi nie stracić swojej osobowości. Zanim jeszcze wzięła pani udział w projekcie Lady, też przeszła pani wielką metamorfozę, między innymi też w swoim wyglądzie. Co wpłynęło właśnie na to, czy to, że zaczęła występować pani w telewizji, czy też właśnie może jakaś zmiana życiowa?
Ja myślę, że te moje metamorfozy to są takie konsekwentne co parę lat. Ja nie postrzegam tego tak, że tu się coś takiego wydarzyło. No może mi włosy trochę urosły. Co do reszty to jeszcze się zastanowię, może nad tym popracujemy później. Ale jak każda kobieta raz na jakiś czas chce wyglądać trochę inaczej. Ja siebie postrzegam bardziej, że w takim okresie, kiedy byłam młodszą znacznie osobą, mniej świadomą siebie, to wydawało mi się, że skoro jestem całkiem mądra, to może nie ma takiego dramatu, że nie jestem taka ładna. A potem się okazało, że każda kobieta może się czuć czasami ładna. I skoro uczę tego moje klientki, to sama też zaczęłam próbować. I teraz już mniej się tym martwię, jak wyglądam. Po prostu częściej korzystam z takiej kobiecości. Ale żeby to była aż taka spektakularna zmiana, muszę obejrzeć.